Jeszcze raz. Badania psychologiczne miałeś? Tak. 600 zł i masz badania zrobione. Muszę wam naświetlić troszkę sytuację, co to się stanęło tutaj w ogóle. No więc tak, miałem linię 178. To jest linia zrobiona troszeczkę tak pod elektryki, więc na konwiktorskiej są długie przerwy. No i zrobiłem sobie spacer, tak. A że mam taki album na Facebooku pod tytułem Znikające tablice rejestracyjne i zauważyłem samochód, któremu właśnie tak dziwnie jakby troszeczkę ta tablica jest tak jakby słabiej widoczna, no to postanowiłem zrobić zdjęcie. Ale do kompletu potrzebuję też drugą tablicę, która będzie całkowicie widoczna. No i zrobiłem drugie zdjęcie. No i wtedy się zorientowałem, że pan oprócz tego, że ma zasłoniętą tablicę, to tak trochę głupio stoi. No i wtedy chyba pan, który kierował tym samochodem, zauważył, że ja mu robię zdjęcia. No i postanowił się na mnie zemścić. A zemsta jego wygląda tak. No i dalej to już zobaczycie, co się będzie działo. Będzie pan tak tutaj stał? Wie pan, że pan przechodzi mnie na przejściu dla pieszych? Słucham? Przechodzi pan mnie na przejściu dla pieszych. Tak, i co? I co no to oznacza? Randa. To pan wzywa policję. Tak, wezmę. Dobrze. Jeszcze 10 minut ma pan. Ale ręczka chodzi, widzę. Odjedzie pan za 10 minut? O, co za chwal. Słucham? Pan próbuje wyjechać. To pan wyjeżdża. No to pan stoi na drodze. No nie stoi panu na drodze. Stoi pan na drodze. No ale nie na pana drodze. Wprowadza pan zagrożenie w ruch. Poprosiłem, żeby pan wezwał policję. Po co? Niech pan wezwie. Ale po co? Jeżeli to ja panu stoję na drodze. Spokojnie, zmieści się pan. Jak się trzęsą ręce. Co? Po co? Z dzieckiem taki wkurzony. Sto dwanaście jest numer. Po prostu stań, gościu. Tu ci będzie dobrze. Nikomu nie przeszkadzasz. Wprawdzie tu jest zakaz. Kto by się tym przejmował? Jeśli chodzi o drugi filmik, to tutaj pani próbowała się ze mną zderzyć, wjeżdżając pod zakaz wjazdu. No ale to tam jest mało śmieszne. Wywiązała się z tego jakaś tam rozmowa, no to puszczam. Natomiast jeszcze była taka opcja, że ewentualnie pani próbuje przede mną ukryć otwartą butelkę z alkoholem, ale okazało się, że to jest zwykła oranżada. Zapraszam. Co? Słucham? Do filmu. Taki o kierowcach chcę zrobić, o śmiesznych zachowaniach. No centralnie wiesz, że pani pod B2 zakaz wjazdu. Ma, a wie pani, że mogę udostępniać bez... Wojciech Galeński, a pani? No co? Kanał jeszcze mogę pani powiedzieć, jak się nazywa? Nazywa się Samochodoza. A ja też panu mogę powiedzieć. Słucham? Oczywiście, możemy sobie razem nawet zrobić. No? Jeszcze raz, momencik, bo ja nie słyszę z daleka. Autobus. Miałeś problemów za to nagrywanie? Nie miałem. A, jest. Znaczy, za to, że nagrywałem, czy że opublikowałem? Wiesz, pan opublikował. No, czy powiem tak, za to, że nagrywałem, miałem problemy. Złamana ręka, złamana noga. Nie, noga nie, przepraszam. Ale tam różne inne obrażenia. Natomiast za to, że opublikowałem, nie. Wie pani dlaczego? Wystarczy zakryć pani buzię takim śmiesznym tymi pikselami i już nic mi pani nie zrobi.
Tak naprawdę to marzę o tym, żeby ktoś mnie pozwał za to. Może pani będzie pierwsza. No właśnie, tak coś myślałem. Do widzenia.